Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. We wtorkowych wiadomościach o patronackiej klasie kształtującej przyszłych pracowników Opla, czynnym udziale mieszkańców w inwestycjach miasta, doglądających nas w dronach, a na zakończenie o nocnej podróży do muzeów. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Do porozumienia pomiędzy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym a Gliwickim Oplem doszło 11 kwietnia. Przypomnijmy, w ramach umowy zdecydowano o powstaniu klasy o profilu Monter Mechatronik, która objęta będzie patronatem. Uczniowie uczęszczający do niej przez 3 lata nauki będą w tym czasie zatrudnieni jako młodociani pracownicy fabryki Opla, co oznacza normalne miesięczne wynagrodzenia. Szansa, jaką jest uczęszczanie do tej klasy, pojawi się 1 września tego roku, a uczniowie prócz pierwszeństwa w stałym zatrudnieniu mają możliwość uzyskania zawodowego świadectwa kwalifikacyjnego, uwzględnianego również w Niemczech. Monter Mechatronik to zawód, który występuje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego od wielu lat. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ma bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kształcenie technika mechatronika. Technik mechatronik to połączenie mechanika, elektryka, elektronika, wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby móc pracować właśnie w takim zautomatyzowanym, na wysokim poziomie gliwickim Oplu. Inwestycja w rozwój wiedzy i miejsc pracy dla młodych ludzi okazuje się sukcesem, a inwestowanie w miasto cieszy jego mieszkańców. Jeszcze lepiej jest, gdy sami mogą zagłosować. Projektem, w którym możemy wziąć czynny udział, jest Gliwicki Budżet Obywatelski, na który od 6 czerwca do 4 lipca każdy z nas oddać może jeden głos na nowe przedsięwzięcie zrealizowane z budżetu miasta na jednym z 21 osiedli. Wśród wniosków znalazły się propozycje m.in. edukacyjne, modernistyczne i budowlane. Projekt przewiduje zrealizowanie zadań w roku 2017. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie www.gliwice.eu. Wzmożony monitoring, który zauważymy już za kilka tygodni, jest efektem porozumienia Politechniki Śląskiej ze Śląską Policją. Drony zaprojektowane przez naukowców w zeszły czwartek pozytywnie przeszły testy i są w pełni gotowe, by sprawować pieczę nad naszym miastem. Platforma z kamerą wizyjną oraz podczerwienią pozwoli monitorować miasto w dzień, jak i w nocy. Jej szersze zastosowanie ma na celu rejestrację niebezpiecznych zdarzeń, m.in. na śląskich skrzyżowaniach, ale i monitorowanie masowych imprez, wyłapywanie piratów drogowych oraz ma zapewnić ochronę miejsc zagrożonych atakami terrorystycznymi. Pierwsze drony zawisną nad gliwickimi skrzyżowaniami za kilka tygodni, a siedzący w radiowozie niedaleko operator będzie mógł sprawdzić, czy kierowca ma zapięte pasy albo rozmawia przez telefon. Jeżeli kierowca złamie przepisy, zostanie zatrzymany przez policjantów. Innowacyjny sposób kontroli jest nadzieją na poprawę bezpieczeństwa na śląskich drogach. Powrót do maszyn, które zmieniły świat, wystawa starodawnych radioodbiorników, a może projekcje filmowe nagrodzone na międzynarodowych festiwalach filmowych. W tym roku Noc Muzeów przypadnie 14 maja i z tej okazji muzea w Gliwicach będą otwarte dla zwiedzających do godziny 24. Atrakcje dostępne w Willi Caro, Zamku Piastowskim, radiostacji, oddziale odlewnictwa artystycznego i Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. To już wszystkie informacje, jakie przygotowała dla Państwa nasza redakcja. Kolejne wydanie wiadomości jutro o tej samej porze. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.